Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak można podłączyć 4 akumulatory 12V w różne konfiguracje, zwiększając napięcie i pojemność. Pokażę Wam to na przykładzie akumulatora 12V, który ma pojemność 9 Ah. W każdym z tych akumulatorów znajduje się po 6 ogniw 2V. Ogniwa te w środku są połączone szeregowo, czyli plus z jednego ogniwa jest podłączone do minusa z drugiego ogniwa. Jeżeli zsumujemy te napięcia, ponieważ jeżeli podłączamy ogniwa szeregowo, no to sumujemy te napięcia. Jeżeli mamy 6 ogniw 2V, no to tutaj na wyjściu z akumulatora, tam gdzie podłączamy przewód, mamy 12V. I tak jak teraz tutaj widzicie, po zmierzeniu nie jest to 12V, tylko więcej. W tym przypadku powyżej 13. I tutaj chodzi o to, że jeżeli akumulator jest w pełni naładowany, no to napięcie jest większe. Jeżeli jest rozładowany, to napięcie jest mniejsze. I to bardzo się przydaje, ponieważ przy pomocy pomiaru właśnie tego napięcia można oszacować, czy akumulator jest rozładowany, czy pełny. Gdyby nie było tej różnicy napięcia w akumulatorze rozładowanym czy pełnym, to wyobraźmy sobie, że leci sobie dron, nie ma jak sprawdzić, czy ta bateria jest pełna, czy pusta, i nagle prąd przestaje płynąć i dron spada. A tak, no to elektronika jest w stanie oszacować, ile tej energii jeszcze w tym akumulatorze zostało. Mam tutaj 4 akumulatory 12V i teraz będę je łączył szeregowo, dodając po jednym akumulatorze i będę mierzył, jakie to napięcie jest. Czyli akumulator 1 ma 12V, jak dodam drugi akumulator i połączę plus jednego akumulatora z minusem drugiego akumulatora, no to uzyskam sumę napięcia. Czyli z 12V będzie to akumulator 24V. I tutaj bardzo ważna informacja. Nie wolno łączyć plusa z minusem w tym samym akumulatorze. Jeżeli połączycie w ten sposób, no to posypią się iskry i powstanie bardzo niebezpieczna sytuacja. Można wywołać pożar, poparzenia skóry, uszkodzenia narządy wzroku. Może to też doprowadzić do wybuchu. Przewód, który zostanie w ten sposób połączony, bardzo mocno się nagrzeje, wywołując oparzenia na rękach. Dlatego, jeżeli nie jesteście pewni, jak coś połączyć, no to nie róbcie tego sami w domu. Pomimo tego, że jest to tylko 24V czy 12, ale natężenie prądu, czyli ampery, jakie popłyną przewodem, są bardzo duże. Dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. Dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, pomimo tego, że tutaj mam odizolowane te nasuwki, to i tak zdarzyło mi się dotknąć i zrobić zwarcie, tak jak tutaj widzicie. Po dodaniu następnego akumulatora mamy już baterię o napięciu 36V. Dodając następny akumulator, czyli czwarty, mamy napięcie 48V. Jeżeli chodzi o pojemność, no to mamy pojemność tego zestawu akumulatorów 9 amperogodzin. I teraz ktoś powie, że dodaliśmy 4 akumulatory, no i wzrosło tylko napięcie, a pojemność jest taka sama. I co się w takim bądź razie zmieniło? Po co to w ogóle robić? No i tutaj jak sobie policzymy, ile energii możemy zmagazynować w takim zestawie baterii, no to mnożąc napięcie przez pojemność, dowiemy się, ile możemy zgromadzić watów w takim akumulatorze. Oczywiście są to takie obliczenia zgrubne, nie uwzględniają one zmienności napięcia podczas rozładowywania, nie uwzględniają strat na przewodach i innego typu niuanse. Ale te właśnie dane z tabliczki akumulatora umożliwiają nam oszacowanie, ile taki akumulator będzie działał z jakimś tam urządzeniem, które pobiera wiadomą ilość watów. Ja tutaj podłączyłem 4 akumulatory 12V szeregowo. Napięcie tego pakietu ogniw wynosi 48V i będę potrzebował takiego napięcia, żeby sprawdzić inwerter hybrydowy, który zakupiłem, tak żeby sprawdzić, czy on działa, czy nie, żeby zdążyć go odesłać w ciągu tam 14 dni. Jeżeli będzie wszystko działało, no to będę go montował za
jakieś 3 miesiące, dlatego teraz próbnie uruchomię go na tym małym zestawie baterii. Jeżeli mamy do czynienia z akumulatorami, które będą dość mocno obciążane i są to duże akumulatory, no to trzeba dobrać odpowiedniej grubości przewód do prądu, jaki będzie płynął takimi akumulatorami. No i tutaj trzeba dobrać po prostu kabel odpowiedni do mocy akumulatorów. Nie warto przewymiarowywać, ponieważ kabel wtedy jest bardzo drogi. No i nie wolno zakładać kabli o mniejszej średnicy niż wymagana. W moim przypadku, jeżeli ten inwerter będę podłączał do banku energii, tam nie wiem, 200 amperogodzin, no to już przewody będą miały pole przekroju 35 mm. Jeżeli chcemy mieć te same napięcie, na przykład w tym przypadku 12 V, ale chcemy zwiększyć pojemność akumulatorów, no to trzeba połączyć je równolegle. I ja robię w ten sposób, że z jednej strony pakietu podłączam dodatnie bieguny, czyli plus z pierwszego akumulatora, z plusem z drugiego akumulatora. No i tutaj zasada jest taka, żeby plusy połączyć z plusami każdego z akumulatorów i potem dodatkowo minusy z minusami każdego z akumulatorów. Jeżeli chodzi o tego typu podłączenie, no to wyrównuje ono poziom naładowania akumulatorów. Ponieważ jeżeli w jednym ogniwie napięcie jest wyższe, no to energia zgromadzona w tym bardziej naładowanym akumulatorze zostanie przetransportowana do tego akumulatora, który jest mniej naładowany. No i ja zawsze tak podłączam akumulatory, czyli równolegle, żeby po prostu poziomy naładowania się wyrównały i potem dopiero podłączam akumulatory szeregowo. Podczas przenoszenia akumulatorów czy przechowywania gdzieś na półce zawsze zabezpieczam styki tak, żeby nie było możliwości przypadkowego zwarcia się plusa i minusa. Takie zwarcie może powstać przez dotknięcie tych dwóch elementów przez jakiś metalowy przedmiot. Ja zawsze, jeżeli tworzę jakiś pakiet akumulatorów, no to używam tej samej firmy akumulatorów, tego samego napięcia akumulatorów i tej samej pojemności. Akumulatory też muszą być tego samego, jak gdyby poziomu zużycia, ponieważ jeżeli dołożymy akumulator stary do pakietu z akumulatorami nowymi, no to cały pakiet tych akumulatorów nowych będzie miał jak gdyby pojemność tego najgorszego akumulatora, czyli starego, który jest umieszczony w pakiecie. Połączyłem te akumulatory równolegle i mierząc napięcie, jest to napięcie 12 V. Zmieniła się pojemność tego pakietu, czyli zamiast 9 amperogodzin, jakie mieliśmy z jednego akumulatora, otrzymaliśmy 36 amperogodzin. Jeżeli chodzi o ten parametr amperogodziny, mówi on nam jedną rzecz, że jeżeli będziemy pobierać energię z mocą 1 ampera, no to akumulator wyczerpie się po 9 godzinach. Przykładowo, jeżeli weźmiemy 12-woltową żarówkę o mocy 12 W, no to taka żarówka będzie z tego akumulatora pobierała 1 amper prądu, czyli rozładuje go po 9 godzinach. Jeżeli weźmiemy 12-woltową żarówkę, która będzie mocy 24 W, no to będzie pobierała ona 2 ampery z tego akumulatora i rozładuje go po 4,5 godziny. Jeżeli żarówka byłaby jeszcze mocniejsza, na przykład 48 W, no to będzie pobierać 4 ampery i rozładuje ten akumulator po 2 godzinach i 15 minutach. Od razu tutaj mówię, ten akumulator nie nadaje się do tak mocnego rozładowywania. Moim zdaniem 0,2 ampera dla tego akumulatora, no to jest tak w sam raz. Natomiast gdybyśmy go rozładowywali prądem 1 amper, 2 czy 4, no to znacznie on zmniejszy swoją pojemność i po kilku ładowaniach może być już do wyrzucenia. Po prostu się zepsuje. Gdybyśmy chcieli, żeby ta żarówka 12-woltowa, 12-watowa świeciła 90
60 godzin, no to trzeba połączyć równolegle 10 takich akumulatorów i wtedy one dadzą w sumie pojemność 90 amperogodzin i ta żarówka te 90 godzin będzie świecić. Jeżeli chodzi o tego typu obliczenia, no to są to teoretyczne obliczenia. W praktyce wychodzi, że suma tych pojemności jest mniejsza niż teoretyczna. Możemy też zmieszać połączenie szeregowe z równoległym. Podłączymy dwa akumulatory ze sobą szeregowo. Z czterech akumulatorów możemy zrobić dwa takie pakiety, czyli będziemy mieli dwa pakiety po 24 V. I potem te pakiety podłączymy ze sobą równolegle, czyli będziemy mieli dalej 24 V, ale zwiększy się pojemność z 9 na 18 amperogodzin. Jeżeli chodzi o połączenie akumulatorów, no to wszystko ładnie, pięknie wygląda, ale w rzeczywistości okazuje się, że niektóre akumulatory mogą być w takich pakietach niedoładowane i trzeba użyć takich specjalnych urządzeń, które balansują między sobą akumulatory. Jeżeli chodzi właśnie o podłączenie szeregowe. W przypadku połączenia równoległego, no to jeżeli mamy pakiet, no to ja z jednej strony podłączam do tego pakietu minus, a po drugiej stronie podłączam plus. I wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że te akumulatory się równiej naładują. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Teraz pokazałem wam trzy rodzaje podłączenia tych akumulatorów. Jeżeli chodzi o ilość energii, która jest zgromadzona w każdym z tych pakietów, no to jest ona teoretycznie taka sama. Czyli zarówno w tym pakiecie połączonym szeregowo, równolegle, czy szeregowo, równolegle, ilość energii zgromadzona w tych pakietach to jest 432 watogodziny. I teraz pytanie do was, do pakietu podłączonego szeregowo, podłączona jest żarówka 48 V, która pobiera 12 W. Do tego pakietu podłączonego równolegle jest podłączona żarówka, która jest 12-woltowa i pobiera 12 W. I do pakietu tego mieszanego jest podłączona żarówka 24 V, która pobiera 12 W. Która z tych żarówek będzie świeciła najdłużej? Napiszcie proszę w komentarzu. W tym filmiku to już wszystko, a ja zapraszam was na film, jak lutuję przewody elektryczne.